Myślałem, że zawodnik będzie ze Słowacji próbował walczyć w pozycji stojącej. No na moje szczęście wziął, obalił mnie. Myślę, że ja się lepiej czułem w tej pozycji niż on. No i to był jego błąd, że nie próbował walki w stójce, tylko po prostu mnie obalił. Ja zawsze staram się za przeciwników obalać. Tym razem przeciwnik zrobił to ze mną. No jakoś udało mi się z tego wyjść. Ja wylądowałem u góry. No i dokończyłem dzieła. Chciałem kolanem przycisnąć mu klatkę piersiową, drugim kolanem rękę, żeby miał ciężko oddychać, żebym miał stabilną pozycję i mógł spokojnie uderzać z góry. Przeciwnik ściągał mi to kolano umiejętnie i próbowałem wziąć na pozycję dosiadającą. Udało mi się zrobić pełny dosiad i uderzałem z góry, po czym zawodnik wyklepał. Tak, to była moja czwarta walka w Rzeszowie. Czwarta wygrana, oby tak dalej i oby kibice tak dopingowali jak dzisiaj.